TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No siema Tadeusz. Siema Asseto, witam was wszystkich w kolejnych wieściach z grzyba. Dzisiaj chcemy wam opowiedzieć przede wszystkim o tym, co najfajniejsze w ostatnim czasie, czyli o koszulkach meczowych, ale też o całym przygotowaniu do szkoły i produktach, które w związku z tym przygotowaliśmy. Więc zapraszam cię na początek do koszulek. Dobra. Opowiemy kilka słów o koszulkach. Asseto, jak widzisz, na tym wieszaczku zrobiło nam się całkiem kolorowo. I znajdziesz na nim koszulki meczowe, komplet domowy i komplet wyjazdowy. W tym roku mamy dedykowany komplet domowy niebiesko-złoty, natomiast na wyjazdowy dedykowany jest komplet biało-złoty. Jak widzisz, koszulki są śliczne. Jest to tak zwana seria Adidas My Team, koszulki dedykowane dla nas, dla ruchu Chorzów. Mnie bardzo podoba się ten motyw przejścia plastrem miodu ze złotego w niebieski. Taki znak rozpoznawczy tej koszulki. Koszulki zostały bardzo ciepło przyjęte przez naszych kibiców. Sprzedaliśmy ich już naprawdę sporo. Bardzo dużo kibiców bierze je z full brandingiem, ale o tym, jak to zrobić, za chwilę opowiemy. Koszulki w wersji czystej, jak widzicie, zawiera logo sponsora technicznego, czyli Adidasa. Oczywiście herb na stulecie. Ale z tyłu znajdziemy też logo Wielkiego Ruchu, które nas bardzo mocno wspiera od początku roku i za co dziękujemy zarówno stowarzyszeniu, jak i wszystkim osobom stowarzyszonym. Oprócz koszulek typowo meczowych, naprawdę fajne i przede wszystkim dużym powodzeniem cieszące się są koszulki bramkarskie. Jak widzimy, jest błękitno-granatowa, oczywiście też ze złotymi wstawkami, oczywiście też z herbem Wielkiego Ruchu, jak widać. Mhm. I koszulka różowo-fioletowa. Bramkarska. Klaudia taką dostała na urodziny. Z długim rękawem. My ją mamy w ofercie zarówno z krótkim, jak i z długim rękawem. Ale to, co jest fajne też w tym roku, a czego brakowało w latach poprzednich, to, że do każdego stroju możecie sobie teraz też dokupić spodenki. Zarówno białe, niebieskie, jak i pasujące również do tych strojów bramkarskich, czyli błękitne i fioletowe. Koszulki możecie u nas zamawiać czyste, takie jak widzieliście, z herbami, ruchu, Wielkiego Ruchu czy logo Adidasa, ale możecie sobie też zamówić koszulki z full brandingiem. I tutaj was też gorąco do tego namawiam, dlatego że widzimy po kibicach, że niespełna 50%, czyli praktycznie co druga koszulka, która się sprzedaje na strefie, leci z full brandingiem i personalizacją. Tą personalizację zamawiacie sobie albo pod siebie, albo wybieracie któregoś z naszych piłkarzy. Najczęściej jest to Łukasz Janoszka bądź Tomasz Foszmańczyk. Jak taki nadruk się odbywa? Zostawiacie koszulkę u nas na około 2-3 dni, do 3 dni. Próbujemy się zmieścić, co się nam udaje. Zamawiacie sobie numer, jaki chcecie, zamawiacie sobie nazwisko, jakie chcecie i opcję full brandingu bądź ograniczonego. Taka koszulka biegnie do naszego partnera, który wszystko nadrukowuje i po 2-3 dniach my wysyłamy wam SMS-a, że koszulka jest do odbioru. Tą złotą erkę, która tutaj widzisz na tym kartoniku, takim ładnym, perforowanym, zapożyczyliśmy z pudełek porcelany śląskiej. Stwierdziliśmy, że skoro porcelana może być ładnie zapakowana i służyć od razu jako prezent, to my możemy wyjść o krok dalej i przygotować dedykowane pudełka, które świetnie się nadają na pakowanie prezentów, a to, co u nas jest w strefie kibica najczęściej kupowaną rzeczą, to oczywiście koszulki, nie tylko te meczowe, ale każdą inną koszulkę, więc sugerujemy wam, że gdy już zrobicie ładną koszulkę meczową, ładnie ją obrendujecie, to włożenie jej do takiego pudełka i podanie komuś takiego prezentu naprawdę zrobi wrażenie na osobie obdarowanej, czego mocno wam życzymy. Wzór, Tadeusz, wzór, naprawdę. Tak, jeżeli już mówimy o pudełkach, to chciałbym, żebyście nie myśleli, że ograniczamy się tylko i wyłącznie do pudełek na koszulki, ale niebawem będziemy mogli wam również zaproponować pudełka, do których będziemy mogli włożyć kubki, szklane kufle, kieliszki czy inne elementy. Ogólnie za chwileczkę w strefie kibica będziemy przygotowani w ten sposób, żeby każdy prezent, jaki dla swoich bliskich sobie u nas wybierzecie, ładnie wam go opakować, tak żeby był ładnie, estetycznie i też ologowany ruchem dać osobie bliskiej.
pokazać. Ostatnio na kulisach przygotowywałeś paczkę dla pani Reni i tam były piórniki. To znaczy, piórniki. Że jest nowa kolekcja szkolna, tak? Tak, mamy już pierwsze elementy kolekcji szkolnej. Są to przede wszystkim piórniki. Wszystkie, jak widzisz, są w kształcie tuby. Mamy piórniki, które nadają się dla tych mniejszych. Tutaj z takim ładnym napisem od małego na całego, z grafiką dwójki malutkich dzieciaczków. Dla ulubieńców Adlera mamy Adlera, ale mamy też piórniki dla dzieciaków troszeczkę starszych, na których mamy ładny napis Tylko Ruch, bądź KS Ruch na tym czarnym i ładne R-ki oczywiście tutaj z boku. Oprócz tego zapraszamy do zakupu zeszytów u nas z różnymi grafikami. Zeszyty są w linie, są w kratkę, czyli do matematyki, do polskiego czy do innych przedmiotów się nadają. Można sobie wybrać grafiki. Tutaj też mamy Adlera, Stadion, R-kę na stulecie, bądź taki klasyczny z dwoma paskami. Jak wiecie, dzieciaki bardzo często zaopatrują się w napoje do szkoły, więc tu was chcemy zaproponować wam chcemy butelki Duffy z filtrem węglowym. Taka buteleczka napełniona wodą, normalną wodą z kranu. Przechodzi sobie przez filtr z aktywnym węglem, no i usuwane są w ten sposób związki, których niepożądane w wodzie. No tak to powiedzmy. Stadeł. Także to jest fajna rzecz. Taki filtr wystarcza na 150 litrów, biorąc pod uwagę, że ta buteleczka ma około pół litra pojemności, to macie 300 napełnień, a filtr można nabyć wszędzie w cenie jakiejś tam niedużej, kilkunastu złotych, więc taka buteleczka jak najbardziej jest też fajną rzeczą do zakupów szkolnych. Oczywiście, jeżeli mowa o szkole, to mamy też worki, czy to treningowe, czy na zakupy w różnych wzorach. Jest niebieski Tylko Ruch, jest R-ka na stulecie. O, wakacje dla tych, co jeszcze żyją wakacjami. A tacy są na pewno. Do szkoły. Studenci. Tak. No i ten worek, który mnie się osobiście bardzo podoba, z bardzo ładną, bardzo ładnie wyeksponowaną R-ką na stulecie, dwoma paskami niebieskim, białym, bo przecież nasze barwy są niebiesko-białe. Oczywiście dzieciaki dobrze, gdyby chodziły do szkoły wyspane, wypoczęte, w związku z czym zawsze zapraszamy, znajdziecie u nas podusie, znajdziecie u nas pościele. Także wszystko to, co jest potrzebne, żeby spokojnie wypocząć, spokojnie się wyspać i do szkoły iść na pełnej koncentracji, żeby jak najwięcej tej wiedzy łapać. Ja jeszcze znalazłem jeden worek, bo jakże mógłbym pominąć naszą główną postać, czyli Adlera. Tak, czyli drużyna Adlera też jak najbardziej do szkoły się wybiera. Jak widzisz, przyszły nam też nowe rodzaje smyczy, chcemy wam zaproponować, tak żeby nie gubić kluczy idąc do szkoły. Jest to taka cieniutka smyczka, bardzo, bardzo ładna, estetyczna, Klub Sportowy Ruch Chorzów. Jest tutaj nawet wkomponowana R-ka na stulecie, jest malutka, ale to co najfajniej ją wyróżnia, to tych 14 gwiazdek, które mają również swoją wymowę. Ze smyczy, które znacie, a znacie tą smyczkę i tą smyczkę, możecie zauważyć, że doszły do nas też dwie ładne, taka czarna z niebieskimi paskami, z ładnym herbem przedwojennym, z naszą R-ką na stulecie i R-ką klasyczną. Jest też oczywiście smycz, która z pięknym hasłem Duma i Tradycja, bo przecież wszyscy jesteśmy dumnymi kibicami ruchu, który ma przepiękne tradycje. No i smyczka biało-niebieska, też z bardzo fajnym hasłem, w R-ce zakochany, tylko niebiescy. Także po smyczki też was zapraszamy. Takie drobniejsze elementy też się przydadzą i są użyteczne. No to już jedziemy dalej. No to jeszcze mamy kilka nowości, bądź też nie nowości, rzeczy, które mieliśmy, sprzedały się szybko i zrobiliśmy je na powrót. Jedną z tych rzeczy jest szal, który na początku cieszył się niesamowitym powodzeniem. No co ty gadasz, nareszcie. Sportowy Ruch Chorzów, tak jest, mamy go w takiej ilości, że na jakiś czas na pewno was nasycimy. No to pięknie, tak. To jest ten z klipu prezesa, tak, to jest ten szalik prezesa, więc szalik prezesa do nas wrócił i po szalik prezesa dedykowany na stulecie jak najbardziej was zapraszamy. Mamy nowy proporzec, taki troszeczkę większy, ładnym sznurkiem obszyty, Klub Sportowy Ruch Chorzów z R-ką na stulecie, dwustronny, ładny. Mamy jeszcze koszulkę, którą zrobiliśmy wzorując się na koszulce tej, czyli tę, którą dobrze znasz z ojca na syna. Mm-hmm. Mianowicie ten napis jest tutaj nakładany taką techniką żelową, więc poszliśmy troszeczkę w tym kierunku. I chodź tu, Popek, zdejmiemy cię.
Jak widzicie, tutaj mamy czarną koszulkę z ładnym napisem Ruch, właśnie nałożonym tą techniką żelową, dyskretną. Ona dopiero gdzieś tak, powiedzmy, z daleka nie widać za bardzo, co się na tej koszulce kryje. Dopiero podchodzisz do osoby bliżej i odkrywasz tajemnicę. Ach, to jest fan Ruchu. Podpowiem wam tylko, że w tej chwili mamy ją w kolorze czarnym, ale też będzie granatowa, czy tam niebieska. Z nowości, nie nowości, mamy jeszcze jedną rzecz, która na pewno ucieszy wszystkich naszych kibiców, bo poprzedni rzut się rozszedł bardzo, bardzo szybko. Przypominam, mieliśmy ich 100 sztuk, teraz do nas przyjechało 150 tych piłeczek. Około 60-70 już jest gdzieś sprzedanych na zapisach, ale do wolnej sprzedaży trafia około 60-80. Jeszcze w tej chwili jej nie wystawiamy, bo czekamy od grawera na podstawki, ale lada dzień, śledźcie nas na naszym sklepie internetowym, one się pojawią i podejrzewam, że bardzo szybko się sprzedadzą, bo poprzednio sprzedaliśmy je w 2 dni wszystkie. No to trzeba się spieszyć, bo nie ukrywam, nie załapałem się na pierwszą edycję. Trzeba się spieszyć, ty też to musisz się spieszyć, piłeczka na pewno się dla ciebie znajdzie, jeżeli wykażesz się refleksem. Natomiast jeżeli jesteśmy jeszcze przy ostatnich wieściach z grzyba, tam chciałbym nagrodzić 3 osoby, które prawidłowo odpowiedziały, kogo mamy na kubku. Tak? Jest to Peterek Wilimowski, Cieślik, Bula i Wyrobek, tak? W takiej kolejności. Te kubeczki trafią tak. Jeden trafik do pana Jacka Tomskiego, który na aplikacji był jedyną osobą, która odpowiedziała. Także panie Jacku, zapraszamy do strefy. Jeżeli mówimy o YouTubie i o podpisach na YouTubie, tam mieliśmy mały zgryz, bo nie wiedzieliśmy, kto pierwszy. Pierwsza osoba edytowała post, nie wiedzieliśmy, czy dobrze napisała nazwisko. W związku z czym postanowiliśmy przydzielić 2 kubeczki osobom o niku Bible13 oraz Kamil G. Zapraszamy do strefy kibica. Te kubeczki na pewno na was będą czekały. No i co? No jakiś konkurs by się Tadeusz jeszcze przydał, bo to się podoba ludziom. To musimy sobie wymyśleć nagrodę. To nagrodą teraz będzie ten proporzec, a jeszcze ładnie pozbieramy wam podpisy wszystkich zawodników złotym, ładnym markerem, którzy na tym ciemnym tle będzie się bardzo ładnie prezentował. I taki proporzec zaproponujemy osobie, która odpowie nam na pytanie, kogo Gerard Cieślik trzyma na rękach na tym zdjęciu. Można powiedzieć, że jest to dziadek, wujek, kogoś. Podpowiem, że jest to ktoś z rodziny naszego piłkarza, który w tej chwili gra w pierwszym składzie. To jest moja jedyna podpowiedź. A reszta to już wasza wyobraźnia i umiejętność składania faktów. No ciekawe, czy ktoś zgadnie. Trudny konkurs, trudny. No nie mogą być wszystkie łatwe. Mhm. No to co, Tadzik, kończymy ten odcinek. Tak, będziemy kończyć, już wiemy, że walczymy o proporzec z podpisami, że za chwilę będą piłeczki, a z informacji ogólnych z klubu chcieliśmy wam tylko przypomnieć, że najbliższy mecz zaplanowany na 5 września, na sobotę, Zagłębiem II Lubin, został przeniesiony na 21 października, co oznacza, że najbliższy mecz ligowy o punkty na Cichej zagramy w niedzielę 20 września i po bilety zapraszamy was, jak tylko pojawią się one w sprzedaży, tak by nie było sytuacji, że dla kogoś z was zabraknie. Chcemy podać jeszcze jeden komunikat, mianowicie godziny otwarcia strefy kibica, zaktualizować, bo tutaj jest dużo, dużo rozbieżności w informacjach, z którymi do nas przychodzicie. Mianowicie jesteśmy dla was otwarci codziennie od 8.30 do godziny 18.00, od poniedziałku do piątku. Dni otwarcia w dni meczowe podajemy przeważnie przed samym meczem.